Witam Was, moje kochane robaczki. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dzisiaj będę kręcić dla Was filmik pokoikowy dla... Mózg mi się wyłączył. Jeszcze raz. Będę dla Was kręcić tour po pokoiku dziecięcym. Nie wszystko jest zrobione. Jeszcze będę dokupywać kilka jakichś tam drobiazgów, ale zanim to wszystko kupię, zanim to wszystko ustawię, to minie kolejny miesiąc, potem urodzi się dziecko, potem ja nie wiem, jak to będę kręciła i tak dalej. Więc stwierdziłam, że nakręcę to, co już zrobiłam i Wam pokażę, żebyście w ogóle mieli jakiekolwiek pojęcie, jak to wygląda. Więc to, dzisiaj też będę sprzątać, ile dam radę, to posprzątam, ponieważ ogólnie jak wejdzie się do mnie do domu, do nas do domu, to jakiegoś wielkiego wstydu nie ma, ale po prostu już wiecie, różnego rodzaju kłaki wychodzą z kątów, dawno nie była zamiatana podłoga, dawno nie była myta podłoga, też w kuchni się zrobił pierdzielnik, na stole w salonie zrobił się pierdzielnik, jest stos prania, które trzeba ogarnąć, to co trzeba uprasować, to uprasować, to co trzeba poodkładać, to poodkładać. Więc to muszę zrobić. Dzisiaj też o 19:30 mamy USG w Wilanowie, czyli pod Warszawą, więc muszę dojechać do mojego męża do pracy i razem pojedziemy. To jest taki... Będziemy mieli wizytę u tego specjalisty od tych dwunaczynowości i tak dalej. Więc no, to też Wam dam update, oczywiście chyba nie w tym filmie, tylko w kolejnym, albo gdzieś tam na Instagramie Wam powiem to, co on tam powiedział. Jakiś SMS do mnie przyszedł, kto do mnie napisał? Mamusia do mnie napisała, to zaraz do niej odpiszę. No, więc o 17, po 17 będę wychodziła, więc mam jakieś 7-6 godzin na ogarnięcie siebie, domu, w miarę swoich możliwości i tak dalej. Więc to, co jeszcze, no wypiję kawkę i się będę brała do roboty. Pierwsze co ogarnę, to właśnie pokoik dziecięcy do końca, żeby właśnie mogła Wam wszystko ponagrywać i Wam jutro rano złożyć i puścić w świat. O matka, ja dawno z Wami nie byłam. Masakrycznie dawno, 1,5 tygodnia, no nie? Dobra, pijemy i działamy. Kuchnia ogarnięta, salon ogarnięty, pościeradę kurze, zamieciona podłoga, podkładane wszelkie rzeczy na miejsce. Jestem zadowolona z tego co zrobiłam, ale to nie jest wszystko, co powinnam zrobić, ale już jestem za bardzo zmęczona, żeby kontynuować, za bardzo ciężarna, żeby kontynuować takie intensywne sprzątanie, mimo że to nie jest takie dogłębne sprzątanie, to jest takie bardziej sprzątanie, gdzie oko sięga, tam ja posprzątam. Więc tak, więc resztę przerzucę na jutro. A w tym momencie po prostu sobie klapnę na kanapie
I odpocznę, zjem, napiję się, poczytam książkę, poczekam aż moja mama wróci z pracy, bo moja mama upiekła dwa przepyszne ciasta, a ja gdzieś zapowiedziałam klucze do ich mieszkania, więc nie mogę się do tych ciast dostać, dorwać, zeżreć. Więc muszę poczekać, aż moja mama wróci, żeby mogła tego dokonać, tego przestępstwa. No, więc sobie odpocznę i poczytam. Dostałam od mojego męża na urodziny. Nie ma złej pogody na spacer. Tajemnice szwedzkiego wychowania dzieci. Co zrobić, by dzieci były zdrowe, szczęśliwe i pewne siebie. I w tym momencie, jak właśnie czekamy na narodziny naszego pierworodnego syna, edukuję się w takich klimatach, mimo tego, że studiowałam pedagogikę. Pewnie większość z Was wie, mam licencję z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, magisterkę z opiekuńczo-wychowawczej, mam doświadczenie zawodowe 5-letnie, 4 lata w przedszkolu, rok na świetlicy, więc teoretycznie powinnam wiedzieć wszystko, ale tak nie jest. W szczególności, że studia pedagogiczne, ja osobiście odnoszę takie wrażenie, że studia pedagogiczne w Polsce nie uczą w ogóle zawodu. Uczą bardzo mało jakichś takich ciekawych, przydatnych rzeczy, a bardzo często się te ciekawe czy przydatne rzeczy okazują nie, że w praktyce w ogóle nie działają, albo że my osobiście mamy inne doświadczenie, więc mnie tak naprawdę najwięcej nauczyło właśnie praca, taka faktycznie praca zawodowa i co po niektóre kursy. Ale i tak naprawdę jak ja czytam te wszystkie książki, to uważam, że mogłam jeszcze lepiej postąpić wobec dzieci. Ja i tak naprawdę, mimo tego, że miałam 25 dzieci, czasami 30, to się naprawdę się starałam mieć indywidualne podejście do dzieci, wychodzić naprzeciw ich potrzebom i tak dalej, ale to jest bardzo trudne przy takiej grupie dzieci, przy 25 dzieci, więc chcąc nie chcąc musiałam traktować je zbiórczo i uczyć je wszystkiego zbiórczo i być wobec nich o wiele bardziej szorstka niż bym chciała, właśnie ze względu na to, żeby móc zapanować nad nimi, żeby nie weszły mi na głowę. No a przy wychowywaniu indywidualnym jednego człowieczka, czy dwóch, czy trzech, czy czterech, czy nawet siedmioro własnych dzieci, które są w różnym wieku, na różnych etapach i jakby też starsze dziecko może Ci pomóc przy młodszym i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa, więc też się edukuję w takiej bardziej właśnie nauce, wychowaniu indywidualnym, a nie grupowym, gdzie właśnie wcześniej patrzyłam na takie rzeczy właśnie pod grupę niż indywidualne, ale tak czy siak właśnie jak czytam te książki, to znajduję bardzo sporo fajnych rzeczy, gdzie ja i tak się uważam za dobrego pedagoga, za dobrego nauczyciela, to właśnie czytając te książki znajduję dużo ciekawych rzeczy, które mogłabym wykorzystać, albo właśnie okazuje się, że ktoś mi źle nauczył, ktoś mi źle powiedział, że to jednak taka metoda jest lepsza i bardziej ucząca dziecko na przykład, żeby robiło coś samo dla siebie, dla swojej satysfakcji, a nie po to, żeby usłyszeć dobre słowo od nauczyciela, albo dobrą ocenę, czy coś takiego. No tak czy siak też zrobiłam bardzo duże zakupy w Bonito. Czekam, aż mi przysią, powinni mi dostarczyć w środę chyba bardzo sporo książek na temat właśnie wychowywania dzieci w różnych kulturach, w różne sposoby i tak dalej. No został mi ponad miesiąc, więc może mi się uda to wszystko przeczytać i się dowiedzieć co nieco, trochę się przygotować. No, czuję, że już zaczynam paplać bez zrozumienia, więc może tu zakończę. No, więc na razie i stwierdziłam, że po prostu połączę vlog z dzisiejszego dnia z jutrzejszym dniem i to może jakoś pójdzie. Witam Was znowu, bo chciałam Wam pokazać moją stylówkę na dzisiaj. Zaraz wychodzę, bo jadę do lekarza z mężem na USG. I tak, na sobie mam zieloną sukienkę z lumpeksu. No ma takie fajne, fikuśne guziczki. Do tego mam sportowe buty z TK Maxa firmy Row. Do tego plecak Kanken, który dostałam
od mojego kochanego męża na urodziny. On tak wygląda, trochę na zielono, ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Wychodzę, bo się spóźnią na autobus. Dzisiaj mamy wtorek. Miałam wam powiedzieć, co wyszło na USG. Robaczek. Więc tak, pojechaliśmy wczoraj do Wilanowa. Było opóźnione pół godziny. Więc mieliśmy wyjść o 19:30, wyszliśmy o 20:00. Wyszliśmy z gabinetu koło 20:00, więc tam siedzieliśmy prawie godzinę. Trafiliśmy naprawdę do mega, mega fantastycznego lekarza, który jest specjalistą w swojej dziedzinie i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, że udało nam się trafić do takiego lekarza. I tak, dziecko się prawidłowo rozwija, ta dwupłatowość, dwunaczyniowość to jest po prostu ciekawa anomalia, z którą nic nie trzeba robić. Okazuje się, że te naczynia, które są całkowicie wydolne, dają odpowiednią ilość odżywczych właściwości naszemu synowi, więc jakby tutaj nie ma żadnego problemu. Na całe szczęście doktor się zainteresował wątrobą. No i wyszło, że coś z tą wątrobą może być nie tak. Ja nie będę wchodziła tutaj w medyczne szczegóły, bo ja się nie znam, ja też nie mam takiej dobrej pamięci do takich medycznych zwrotów, pojęć, analiz i tak dalej, żeby tu się mądrzyć i wypowiadać i tak dalej. Z tego, co ja zrozumiałam, to jest możliwość, że naczynie krwionośne, które powinno być w wątrobie, nie jest takie, jakie powinno być. I mamy pojechać w poniedziałek do szpitala na 9, żeby potwierdzić jego obawy i diagnozę, żeby stwierdzić, czy w ogóle tak faktycznie jest, bo to jest drugi przypadek w jego całej karierze. I że coś takiego się zdarza na 10 tysięcy czy na 100 tysięcy ciąż, że coś takiego może być. Więc on jakby musi przeanalizować te USG, co nam robił teraz. Że chce się skonsultować ze swoim kolegą, który robił doktorat z tego. I przygotować się merytorycznie do kolejnego naszego badania, żeby wszystko dokładnie wiedzieć, co i jak. I że nam zrobi badanie jeszcze raz USG i potwierdzi albo zaprzeczy, jeśli potwierdzi, to powie nam, jaki to jest rodzaj anomalii. I jeśli to jest ten łagodny rodzaj, to całkowicie zanika po porodzie. Jeśli to jest ten gorszy rodzaj anomalii, to możliwe, że spędzimy tydzień po porodzie w szpitalu. I że oni się tym wszystkim zajmą i w taki sposób się zajmą, że już potem nie będzie żadnych problemów, ani żadnych powikłań, ani nic z tych rzeczy, że najważniejsze, żeby wiedzieć, że to jest, że jest albo nie ma tego. I że on nie chce nas tutaj straszyć, że on też nie chce wyciągać pochopnych wniosków i tak dalej, że po prostu trzeba pojechać jeszcze raz sprawdzić i wtedy nam on powie, co mamy robić dalej. I szczerze mówiąc,
szczerze mówiąc, ja już się czuję tym... tym wszystkim... Czuję się po prostu tym wszystkim zmęczona, tak psychicznie zmęczona. A w którymś wam filmiku mówiłam na początku ciąży, że my się z mężem staraliśmy o to dziecko 2 lata. My z mężem się staraliśmy o to dziecko 2 lata. Ja bardzo przeżywam. Przeżywam każdy okres. Jako taką, nie wiem, wewnętrzną porażkę, że nie umiem zejść w ciążę, że kolejny raz popadam w takie mini depresję. Za każdym razem, kiedy się pojawił okres. Było chodzenie po lekarzach. Z mojej strony i ze strony męża. Było chodzenie po lekarzach. Dowiadywanie się, czy coś jest ze mną nie tak, czy co, czy jak. W końcu trafiliśmy na dobrego lekarza, który nam w tym wszystkim pomógł, ale to też było łykanie hormonów, zastrzyki hormonalne, czopki, no może nie czopki, jak to się nazywa, globulki hormonalne, po prostu szprycowanie się hormonami. Jeżdżenie 2-3 razy w tygodniu do lekarza i siedzenie od 8 do 13. Wszelkie badania krwi, gdzie ja już mówiłam, jaka jestem fantastyczna z igłami, zastrzykami i tak dalej. Też z tego powodu zrezygnowałam z pracy, bo stwierdziłam, że może po prostu ja się tak stresuję tą pracą, że może w tym leży problem, że nie mogę zajść. Że na tym powinnam się skupić. I w końcu nam się udaje zejść w ciążę. I myślę, że to już jest jakby, wiecie, jakby szczęśliwe zakończenie. Że teraz tylko po prostu muszę dbać o siebie. I 9 miesięcy minie i ja będę miała piękne, zdrowe dziecko. To się jednak okazuje, że to znowu nie jest takie proste. Przez pierwsze 3 miesiące skurcze podbrzusza, bóle podbrzusza, lekkie krwawienie, znowu hormony na przytrzymanie ciąży. Potem już jest niby wszystko w porządku, już się dobrze czuję i nie ma żadnych krwawień ani hormonów, ale wychodzi, że jest ta dwunaczyniowość w pępowinie, że muszę być pod stałą opieką lekarzy. Potem znowu coś wychodzi, że może to nie ta żyła się schowała, czy tam tętnica, co trzeba. Więc znowu jeżdżenie, znowu proszenie, żeby ktoś się mną zajął. Niby już wychodzi wszystko w porządku, że to nie ma o co się martwić i tak dalej, ale na wszelki wypadek jedziemy właśnie od specjalisty, od tych wszystkich żył, tętnic i tak dalej, jeśli chodzi o dziecko i okazuje się, że to jest najmniejszy problem, bo to nie jest żaden problem, bo problem może być zupełnie w czymś innym i że wcale jakby nasz problem nie skończy się po porodzie, tylko znowu może być coś nie tak. Ja się po prostu czuję tym zmęczona psychicznie. Ludziom się wydaje, że posiadanie dzieci jest takie banalne. A co chodzi się w ciąży? 9 miesięcy, ewentualnie tam się w ciąży żyga. Rodzi się dziecko i się ma. Ta-da! A ten. To okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. I że o tą ciążę i o to dziecko trzeba walczyć. I ja nie mam do nikogo pretensji. A tym bardziej nie mam pretensji do Pana Boga, bo naprawdę On nam w tym wszystkim bardzo błogosławi. Jestem ogromnie wdzięczna, że pomimo tych wszystkich problemów, które mamy, to cały czas pojawia się rozwiązanie na te problemy i w końcu prędzej czy później trafiamy na dobrych lekarzy, na dobrych specjalistów, którzy nas w tym wszystkim prowadzą.
też mamy wspaniałą rodzinę, która nas wspiera. I ja mam kochanego męża, który jest naprawdę wspaniały. Po prostu jestem zmęczona psychicznie. Że to... Chodź. Chodź do mamy. Chodź. Że to jest już po prostu ciągnie trzeci rok. Że cały czas muszę o coś walczyć. Że cały czas o coś muszę się martwić. I to też nie jest taki problem, na który ja mam jakiś taki fizyczny wpływ. Bo to nie są problemy finansowe, gdzie, nie wiem, wystarczy zmienić pracę na lepiej płatną albo wziąć dodatkową pracę, żeby było więcej tych pieniędzy. Tylko tak naprawdę nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje. Robię to, co mogę robić, tak? Czyli brałam te hormony, chodzę po lekarzach. Czasami się uda na NFZ, czasami trzeba zapłacić. Dzięki Bogu mamy te pieniądze, żeby zapłacić. Ale tak naprawdę oprócz tego nic nie możemy zrobić. Ja nic nie mogę zrobić. Muszę po prostu czekać. Czekać, aż to wszystko się skończy. Po prostu jestem zmęczona tą bezradnością. Że nic więcej nie mogę zrobić. To jest to samo. Muszę czekać ten tydzień na poniedziałek, żeby się dowiedzieć, co dalej. Naprawdę, ja uważam, że mam za co dziękować. Ja naprawdę Panu Bogu bardzo dziękuję. Bo nam naprawdę bardzo błogosławi. Odkąd poznałam Łukasza, to mojego męża, to naprawdę patrząc na to, ile przeszliśmy razem, to Pan Bóg cały czas przy nas jest i nam błogosławi. Samo to, że mam takiego wspaniałego męża, który jest przy mnie i trwa przy mnie i mi pomaga i mi wspiera. To jest naprawdę ogromne. Ma największe błogosławieństwo. I w Biblii jest napisane, że połączy się mężczyzna z kobietą i staną się jednym ciałem. I to jest tak naprawdę rodzina. I dziecko to jest dodatek do tej rodziny. I które tak naprawdę my mamy na chwilę. Dzieci mamy tylko na chwilę. A przez całe życie jesteśmy ze sobą nawzajem. I mój mąż jest dla mnie tak ogromnym błogosławieństwem, że nawet jeśli byśmy mieli nie mieć nigdy dzieci, to ja bym chciała być z nim. Jestem naprawdę wspaniałą. Jak już powiedziałam, Pan Bóg cały czas nam błogosławi i tak naprawdę mógłby przestać na tym, że mi dał wspaniałego mężczyznę. Masz rodzinę, masz osobę, która cię wspiera, kocha. Koniec, tak? Nie. Chcieliśmy mieć dziecko, pomógł nam przejść przez te wszystkie problemy, dawał nam odpowiednich lekarzy prędzej czy później. To samo. Wszystko po kolei było wykrywane. Trafiliśmy na świetnych specjalistów, jesteśmy pod świetną opieką. Jak powiedziałam, finansowo dajemy radę, jak trzeba, to żeby zapłacić za te wszystkie badania i tak dalej. I to jest naprawdę ogromne błogosławieństwo, bo byłoby o wiele gorzej, gdybyśmy o tym wszystkim nie wiedzieli. I mogłoby być potem o wiele większe problemy po porodzie, gdybyśmy o tym wszystkim nie wiedzieli. Więc naprawdę jestem Bogu ogromnie wdzięczna i nie mam do Niego żadnych pretensji, no, wręcz odwrotnie. Po prostu to, co powiedziałam, jestem po prostu już zmęczona. Psychicznie.
prostu potrzebuję się wypłakać. Zrzucić te wszystkie emocje z siebie i... I po prostu uzbroić się w cierpliwość. Po prostu. Cierpliwość i wiarę, że jak Bóg nas doprowadził do tego momentu, to już nas przeprowadzi przez wszystko. Bo to nam obiecuje tak naprawdę, że cokolwiek nie będzie się działo, to już nas przeprowadzi. Przeprowadzi przez te wszystkie problemy. I nam będzie błogosławił. Mi błogosławił, jak powiedziałam, wspaniałą rodziną, wspaniałym mężem, finansami. Też wami nam pobłogosławił, bo bardzo często mi zostawia się przemiłe, przesympatyczne, przekochane komentarze, które mi podnoszą do duchu. I wiem, że nawet teraz też pewnie otrzymam mnóstwo komentarzy, żebym się nie martwiła, że modlicie się o mnie. Że wszystko będzie dobrze. Jestem wam za to ogromnie wdzięczna. Ogromnie wdzięczna jestem wam za to, że jesteście. Że jesteście tacy kochani i ciepli i myślicie o mnie. Mimo, że jakby teoretycznie mnie nie znacie, tak? Nie poznaliście mnie w realu, w rzeczywistości, to mimo wszystko poświęcacie swój czas, swoje myśli dla mnie. Jestem wam za to ogromnie wdzięczna i no. Na tym zakończę ten filmik. Chciałam, żebyście wiedzieli, co się dzieje u mnie, co się dzieje z dzieckiem. Żebyście byli na bieżąco. Też chyba potrzebowałam trochę się wypłakać. Tak, żeby nikt nie mówił w tym momencie, tylko żebym mogła z siebie to wszystko spuścić. Pan sąsiad stwierdzi, że będzie teraz w tym momencie używał piły mechanicznej. No. Będzie dobrze.